Skąd się wziął pomysł nakręcenia tego dokumentu? Dwa lata temu usłyszałem reportaż Rafała Juraka, reportaż z Polski na temat Rafała Pierszaka. I wtedy się dowiedziałem o całej sprawie, a stosunkowo niedawno się okazało, że szef Telewizji Polskiej USA zaangażowany jest w jakiś sposób w działalność komitetu na rzecz pomocy Rafałowi i zaproponował, że może w takim razie byśmy zrobili film. Has the jury reached a verdict? Yes. Rafał był chłopcem bardzo takim wrażliwym, może nie tyle niezaradnym, ile takim chłopcem wpływowym, to znaczy wydaje mi się, że bardzo wpływało na niego dane otoczenie. W tej chwili zmienił się szalenie, przez to właśnie, że jest w tym więzieniu, musi walczyć o swoje życie, jest bardzo mocny psychicznie, bardzo zaradny, on po prostu wie, że walczy o swoje życie. Konsulu, co pan czuje po obejrzeniu tego filmu? Niedowierzenie to jest chyba pierwsze wrażenie, które przychodzi, bo wydawałoby się, że takie przypadki są niemożliwe, a jednakże okazuje się, że są możliwe nawet w takim kraju jak Stany Zjednoczone. Berti miała dzień wolny. Ja jestem w pracy. Berti do mnie dzwoni, mówi mi, że Doris miała wypadek u naszej niańki, która ją pilnowała. Okazało się, że Doris spadła z roweru i upadając na ziemię, upadła na coś, co wystawało z ziemi, no i uszkodziła sobie pupę. Momentalnie ja się zwolniłem z pracy. Zabraliśmy do lekarza, do naszego pediatry, do pani dr Piga w Plano. Ona ją przebadała i stwierdziła, że nic dziecku praktycznie nie jest, że to jest jakaś infekcja. Jak można pomóc Rafałowi? Myślę, że wszyscy myślą tak samo. Trzeba doprowadzić do ponownego procesu. Jest to relacja człowieka, który siedzi już praktycznie piąty rok, już ochłonął w bardziej sposób zimny, patrzy na to, co było, ale na pewno jest nadal pod wielkim jakimś ciężarem. Robi to po prostu, na jego życiu zrobiło to bardzo, bardzo duże negatywne odczucie i myślę, że ten film dał również asumptu wszystkim uczestnikom do tego, żeby w jakiś sposób Rafałowi pomóc. Możemy pomóc poprzez zbiórkę środków, bo tylko w ten sposób, poprzez dobrego prawnika. Mówi się, że w Stanach prawda jest przy tym, który ma pieniądze i tutaj niestety wychodzi to jak najbardziej na jaw. Uważam, że widać również polityczne nastawienie Amerykanów i systemu sądowniczego amerykańskiego i społeczności amerykańskiej do Polaków, zwłaszcza do Polaków z Polski Ludowych, z pozostałości zimnej wojny i propagandy mediów amerykańskich i polityków amerykańskich. Podczas ostatniego badania ja jako rodzic musiałem podpisać zgodę na narkozę, żeby Doris została uśpiona. W momencie, kiedy podpisałem zgodę, ten dokument, lekarz spojrzał na dokument i się zdziwił, że ja mam inne nazwisko niż dziecko. Więc ja mu szybko wytłumaczyłem, że dlatego jest inne nazwisko, ponieważ ja jestem jej ojcem, a nie jej ojcem, a ja jestem dopiero zaręczony z jej matką i po prostu dziecko jeszcze nie ma mojego nazwiska. Od tego momentu automatycznie poza lekarza się zmieniła. Tak jak był dla nas przyjacielski i bardzo wspierający dla nas, to nagle się facet wziął dwa kroki wstecz i powiedział: jedną chwileczkę. Po minucie byliśmy okrążeni poprzez policję z Dallas i funkcjonariuszy Child Protective Services. Już nie mogłem wrócić do domu. Jeśli to wszystko, co on powiedział, jest prawdą, bo to jest jego, że tak powiem, jego strona i strona jego mamy, to jest to bardzo przykre, że tak jest, jak jest. Czy wierzy pani w jego niewinność?
wierzę. Wierzę w jego niewinność. Jednak, tak jak mówię, jest to jego relacja i jego postawa i jego osoba dała mnie przekonać, przekonała mnie do tego, że mam takie, a nie inne zdanie. Natomiast jaka jest prawda, to on na pewno wie. Ja wierzę, że on jest niewinny. I jestem pod wielkim wrażeniem tego filmu, dlatego że to, co się stało, to jest nieprawdopodobne w tym kraju. I powinniśmy wszyscy razem pomóc temu chłopakowi, dlatego że mógłby to być przyjaciel każdego z nas lub syn. Mam też dwójkę dzieci i nie mogę sobie tego wyobrazić, jak to było możliwe, że takie wydarzenie jest w kraju, w którym żyjemy. Podczas tego przesłuchania na policji zmusili mnie do podpisania papierów, których praktycznie połowy znaczenia nie rozumiałem. Jak się później okazało, to podpisałem zrzeczenie się obecności adwokata oraz tłumacza polsko-angielskiego. Rzeczy, z których sobie absolutnie nie zdawałem sprawy. Film jest przerażający, robi rzeczywiście wrażenie. Są pewne niedociągnięcia, bo na przykład brakuje wypowiedzi drugiej strony. Z tego, co się dowiedziałam już za kulisami, to druga strona po prostu nie raczyła się wypowiedzieć. Ale brakuje choćby napisu jakiegoś, że właśnie tak było. Wiesz, jak jesteś pod presją i się boisz i trzech policjantów na ciebie wrzeszczy w maleńkim pomieszczeniu, 2x2, 4 metry kwadratowe, lampa ci świeci w oczy, to jesteś pod stresem i wiesz, podpiszesz wszystko, co chcą, żeby tylko w moim przeświadczeniu, żeby pomóc śledztwu, żeby im pomóc do szukania się prawdy. Jestem bardzo ciekawa, co polskie władze w tym kierunku zrobiły, bo wydaje mi się, że niewiele. Czy dlatego, że za późno się dowiedziały, czy może był jakiś inny powód. Wydaje mi się, że warto by było film uzupełnić właśnie o takie informacje. Ten film udowadnia nam, że jednak nasz system amerykański ma dużo dziur i błędów, gdzie potrzeba naprawdę dużo poprawek, bo ludzie, którzy nic złego nie uczynili, mogą całe swoje życie przesiedzieć we więzieniu przez to, że tam są tylko pomyłki w naszym systemie. W kraju tak wielkiej demokracji, uważanym za najlepszą demokrację na świecie, żeby zdarzyło się coś takiego, że człowiek bez poważnych, tylko z zarzutami, a bez poważnych dowodów mógł być skarany, jest to po prostu nieprawdopodobne. Bardzo długo razem z Kubą zastanawialiśmy się nad tym, czy w ogóle podjąć się tego tematu, ponieważ mieliśmy duże obawy, jak chyba każdy z nas, przed rozpoczęciem emisji tego filmu, że Rafał faktycznie może być winny, bo nikomu się nie daje wyroku 30 lat więzienia za nic. Okazuje się, że prawo do końca nie jest doskonałe i bez względu na to, co się stanie, jeżeli dojdzie do nowego procesu, to po realizacji tego filmu mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że Rafał nie miał sprawiedliwego procesu. Sama kończyłam prawo w Polsce i z tego, co zdołałam zobaczyć przez te kilka dni pobytu, wtedy, kiedy byliśmy w Teksasie, i sprawdzić, wiem, że na pewno nie miał sprawiedliwego procesu. Za kilka godzin spotkamy się w Dallas z Berty i dziećmi. Czy chciałbyś im coś przekazać? Tak. Że je bardzo kocham. Nie. Ja je kocham, wiesz co? Ja tą Doris i Sairę. Dla mnie, w moim sercu, to one są tak samo jak i moja Kasia. To są moje dzieci. Czy uważa pan, że Rafał jest niewinny? Moje dojście do informacji jest ograniczone. Wiele się nauczyłem w trakcie tego filmu, ale zadaniem każdego rzetelnego dziennikarza jest przedstawienie dwóch stron medalu. Nie mamy tutaj wszystkich elementów, ale wiele zostało zrobionych już w tej sprawie. Naszym celem jest sięgnięcie do kolejnych źródeł wiarygodnych i zmobilizowanie tej drugiej strony do tego, żeby się poważnie zabrała i stworzyła Rafałowi możliwość do tego, żeby mógł mieć i rzetelnych obrońców, i żeby w świetle prawa amerykańskiego mógł
zaprezentować swoją sprawę. Film jest doskonały, bardzo wzruszający i bardzo, bardzo smutny. Po prostu dla mnie jest przerażające to, co zobaczyłam. I oczywiście całą tą kwestię znałam wcześniej, czytałam, ale to, co zobaczyłam, to no, razem z koleżanką rozpłakałyśmy się na końcu. Nie z pozy jakiejś, prawda? I w ogóle zastanawiam się, jak to jest możliwe w dzisiejszym świecie, żeby była aż tak okrutna niesprawiedliwość, bo ja wierzę w niewinność tego chłopaka absolutnie. Jak to jest w ogóle możliwe, prawda? No i po prostu wierzę, że to się wszystko dobrze skończy. Gdzie jej bardzo kocham? Nie. Ja jej kocham, wiesz co? Ja tą Doris i Sairę. Dla mnie, w moim sercu, to one są tak samo jak i moja Kasia.